tam się umówiliśmy. Siema. Muszę węże powymieniać w fajerce, kurde. Zanim się rozgrzeje i stanie działa, to po prostu ucieknie paliwo. Nie mam kiedy tego zrobić. Ale już trzeba będzie koniecznie. Nowy kolega przyjedzie właśnie. Z enduro przeszedł na szosę. Oj, u nas dzisiaj ciepło. 25 stopni, 26 ma być. Szybko na stację, bo nie wiem, czy mi starczy paliwa. Jestem ciekawy, jakim sprzętem przyjedzie właśnie Daniel. No właśnie, ten nowy kolega to Daniel. Kiedyś dużo jeździł po szosie. No i oczywiście Kacper wbije jeszcze dwóch kolegów. Policja. Siema. Na stację. Honda. Co? No podjedziemy i nalejemy i jedziemy. To taka maszynka cię wozi. Będziemy mogli przez telefon gadać. Masz ten? Interkom nie masz. Ale w razie czego możesz do mnie zadzwonić, to możemy gadać. No spokojnie. Co to masz tu mówić? Paliwo mi cieknie, ale wiesz co, na saniu. Teraz, a nie, no cieknie. Kapie. No Honda, no. Fireblade. Fajna, który dokładasz? Sam ją przerabiałem, wiesz? Aha. Zobacz przód. Taka moja. A czym miał przyjechać ten koleżka niby? Gixem. A jakiś mała pojemność? 1000. To nie, to był jakiś mały, ale to... I co, lejesz 98 czy 95? 95. Stara Honda lubi 9.5. Honda lepsza niż wygląda, nie? Słyszysz? No. Honda lepsza niż wygląda. Ale ta jest fajna. 1000. O kurde. No ona koło daje? Nie wiem, pewnie daje, ja nie umiem. Nie umie. To zaraz zobaczymy, czy umiesz, czy nie umiesz. Ja ci nie wierzę. A mamy podobne kaski.
Ty na rower, ja na motocykl. Proszę. Paliwo, chyba z 5. Tak. Dzięki. Tu masz 600 czy 1000? 1000. 900. Co? 900. Napiszę do Kacpra. Co? Jedziemy do Przyjezierza nad jezioro. Kacper już wyjechał. Spotkamy się na miejscu. Nie. Dawaj, Daniel, na kole. Dawaj, na koło. Na koło mu dawaj. Już, jedziemy. To jak po całym tygodniu ciężkiej pracy, kurczę, wyjść na motocykl, to jest coś pięknego. Chyba tu. Chyba tu nie. O nie, tu. W pole gdzieś chciałem pojechać. Musimy zawrócić tu na rondzie i tamtym zjazdem pierwszy. Na koniec. Co się stało? Nie, nic. Cieknie mi paliwo? Raz? Cieknie paliwo? Nie. Nie? O, to nawrotkę robimy. No. W polną drogę chciałem wjechać. No i prawie wjechał. Piękny widok z tego mostu, wiatraki, kościół. Lecimy. Wjeżdżamy teraz do Szczelna, a potem w lewo i lecimy na Przyjezierza.
czyli 26 stopni, kąpielówki, ręcznik. Nie, nie, woda jest dziwna na pewno. Jeszcze nie przekwitła. Siema. Czyli super, że ci pożyczył. A to jak się. Super, że ci pożyczył. A jak się nazywa ta Honda? To jest Honda CBF. CBF. Kumpel miał taką, tylko. Pożyczona Honda. To ty, to Daniel, to ty prowadź. Jak ty tam kolegę znajdziesz, to wiesz. Good. Jedziemy. Turystyk, pozycja wygodna. ...2008 rok. Na sprzedaż w razie czego. Gorąco, nie? Dole, no. Patrz, już się kąpią. Nie odbierałeś. Widzę, wszyscy na zlocik do Przyjezierza przyjechali? No. Wygląda, dwie Hondy. Dobry tekst. Kupuję go. Co? Dobry go, kupuję go. No, bo to mój. Honda lepiej jest niż wygląda. No, no hop, Honda lepsza niż wygląda. Dobra. Wszyscy ja zapatrzeni w BMW, w Ducati. A stara Honda najlepsza. Ja. Nawet jak paliwo cieknie, to i tak jest najlepsza. Tak jedzie, o.